Kowalskowi, który do dnia dzisiejszego jest nadal naszym prezesem. Jak zobaczyliście, zawodów było bez liku. Uczestniczyliśmy zarówno na spotkaniach u pana starosty, u pana burmistrza. Braliśmy udział w akcjach charytatywnych, między innymi tam jak były slajdy, zbieramy dla Hanny i w akcji dla córki naszego kolegi Antosi. Czy pomyliłem imię? Marysia, przepraszam, Antosia to druga. Co dalej? No ta wycinka, przygotowywanie stanowisk, tak? Trochę bolejemy nad tym, że robił to tylko z pani Śląokręgu, za co bardzo dziękujemy. Czyli tam była piła, była podkraszarka, był silnik. Dzięki tutaj staraniom pana starosty, że tak powiem, udało się uzyskać samochód na potrzeby koła. Za to też bardzo dziękujemy. Ten 15-minutowy pokaz, tak to nazwijmy, nie oddaje tego wszystkiego, co przez te 5 lat wydarzyło się w naszym kole. Ale myślę, że zwieńczenie tego właśnie w takim pokazie doskonale pokazuje to, że też to koło nie tylko żyło tym, że obradował zarząd raz w miesiącu, ale że tak mocno uczestniczyliście w zawodach, że w popularyzacji wędkarstwa włączyły się władze Nowego Dworu Gdańskiego, władze powiatu, okręg E-Block. Tak naprawdę lista sponsorów i dobrych ludzi, którzy też no nigdy nie byli zamknięci na potrzeby naszego koła, na wędkarstwo. Tak naprawdę jesteśmy w rejonie Żuław Wiślany. To tak naprawdę wpisane jest tutaj uprawianie sportów wodnych, samo wpisuje się w ten krajobraz, tak? Także korzystamy z tego, czasami otwieramy drzwi, które do niedawna były jeszcze zamknięte i spotykamy tam życzliwych ludzi. Mam nadzieję, że w przyszłości też będziemy z tego korzystać. Więc teraz przejdźmy może do takiego rozliczenia, że tak powiem, tej całej kadencji, która pokaże trochę już nie zawsze tylko uśmiechnięte twarze, ale pokaże liczby, z których tak naprawdę państwo rozliczycie obecnie już nie zrobić. A więc dziękujemy. Ułożyłem to według alfabetu, żeby nikt nie poczuł się lepszy, gorszy, czemu jest na końcu, a inni są na początku i z góry przepraszam, jeżeli o kimś zapomniałem. Więc dziękujemy firmie Autokajter, pana Bartłomieja Piechnika, Barowi Kura KMTG, Dariusza Kosakowskiego, biuro rachunkowe pan Marcin Marynik, firmie Budimex, panu burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiemu, panu Jackowi Michalskiemu, dziennikowi bałtyckiemu Żuławie Mierzeja, Wody Polskie, Nadzór Wodny w Nowym Dworze Gdańskim, w osobach pana Sławomira Szymańskiego i pana Bartosza Śledzia, wulkanizacja pana Łukasza Szaradziewskiego, zarząd okręgu PZW w Elblągu, zastępca burmistrza Nowego. To też dla takiej naszej małej społeczności, którą tutaj jesteśmy, wielki zaszczyt, że tak powiem, tak utytułowany numer 6 w Nowym Dworze Gdańskim. Dzięki wam otrzymujemy dotacje na to, co w ciągu roku możemy robić. Czyli im nas więcej, tym więcej środków będzie na to, żebyśmy mogli prężnie działać. Im mniej nas będzie, no niestety te środki będą ograniczone. Więc jest tutaj taka zależność i mam nadzieję, że ta zależność w tych 5 latach, co pokazał ten film i pokażą te dane, wyszła nam naprawdę nieźle. W tym sprawozdaniu, które tutaj przed państwem będziemy publikować, będzie to sprawozdanie finansowe. Następnie przewodniczący Komisji Rewizyjnej wygłosił już swoje sprawozdanie, przedstawiciel Sądu Koleżeńskiego, a następnie na koniec komendant powiatowy Społecznej Straży Rybackiej. Na wykresie mamy przedstawioną liczbę członków okręgu w latach